każdy uśmiech, ale kuzacko. Jakiś typ w różowej koszulce robi nam zdjęcia, ja bym się bał. To jest klimat klipa. Słoneczko, kozacki rower. Zameldowaliśmy się w Bełchatowie na całkiem sporym pump tracku. Jesteśmy pełni energii, będziemy nagrywali teraz filmy dla Dartmoora i dla Tirtit Moor. Pump Tour z Dartmoor Bikes. Zapowiada się fajny dzień. Czwarty, bo wczoraj były dwa. Żebyście byli na równi ze sobą. My to udało się ponagrywać dwa odcinki, jeden dla Dartmoora, drugi dla Tirtit Moor, czyli dla nas. I jeszcze na kanał Piotr Krajewski się udało nagrać. Tak, na kanał mój też się udało nagłać. Nagłać, co jest do ktołku, żółwik. A jak to jest, pan Szaszwik dostarcza większość... Pozdrawiam pana Szaszwika, dostarcza większość nagrań telefonem. Powinniśmy zacząć, aczkolwiek problem jest taki, że niestety większość osób jest bez kasków, także ciężko będzie tutaj kogoś szkolić, ale postaram. Zapraszam, nowa miejscowa, nowy challenge, lecimy pierwszego boksa. Żaden problem, sztos. Dobra. Yo. Dobra. Czekamy na wiatr, lecimy drugą rundę. Nie mam może zbyt wielu osób akurat tutaj w porównaniu Toruniem i Poznaniem, aczkolwiek mamy poniedziałek, a nie sobotę, więc to też myślę, że znacząco wpływa. Leci. Yo. Kością. Yo. Tak jest, wiatr, ale lepiej. Dobrze. I teraz tylko jak się wybijasz, żeby jeszcze troszeczkę mocniej pójść do przodu z całym rowerem, okej? Okay? Ale tak. Dobra, to super. Dawaj, dawaj. Pyk, pyk. Uuuu, mega. Chciałbym, żeby każdy zrobił jeszcze raz, z tym, że to dwóch kolegów, którzy dolatują, próbujemy transfer. Stąd, tu. Co wy na to? W transferach najważniejsze jest to, żeby nie było ostrego ścięcia, tylko jeżeli macie jechać z tej strony, się wybić tu, to musicie jechać przy lewej stronie i już w gdzieś przy ostatniej falce zaczynać lekko skręcać. Nawet żeby nie robić tak, że na wybiciu ostry łuk, tylko gdzieś już jadę i tak muszę wyciągnąć trochę do boku. Dobra? Próbujemy, powtarzamy. Bardzo spoko grupa, podoba mi się progres. Dobrze było! Mocno! Jo! W szoku! Spoko, ale w tym momencie jakby też już troszeczkę musisz bardziej do przodu przepchnąć, a nie aż tak mocno do góry, ale zajaw. Jo! Jo! Dobra, tu zaraz opowiem koledze o whipach, bo tak nie można robić. Chodzi o to, że kierownicy nie skręcaj, tylko biodrami daje rower. Jo! Żadnej obrazy do ciebie. Pełen szacunek, bo fajnie latasz. Ale dla mnie, jak ktoś robi w locie tak,
na tej zasadzie, nie no, żartuję, ale chodzi o to, że na przykład jak ktoś ci robi zdjęcie, to lecisz hopę i jesteś tak na pionowo, nie? Więc jakby cała zasada przy skakaniu polega na tym, żeby wyprowadzić rower, potem lekko ręce, tułów i noga, która poziomuje i cały czas odległość pomiędzy kierownicą a nami się nie zbliża. I raczej sugerowałbym się uczyć czegoś takiego, żeby wybić, przerzucić ciężar i starać się skręcić kierownicę, nauczyć się takiego tiku, bo to chodzi, bo to jest trochę twój tik, nie? Żeby zrobić coś takiego, bo to lepiej wygląda, niżeli przeciąganie roweru w pion, nie? No to jest moja sugestia, nie? Ja po prostu trochę jestem uczulony na to. Druga rzecz, na którą jestem uczulony, to takie whipy, jak robisz. Czyli fajnie się składasz, w ogóle nie skręcasz kierownicy, tylko dajesz biodro do boku, nie? Więc teraz jak, też jak będziesz sobie leciał, to staraj się wybić bardzo lekko, skręcić kierownicę do lewej strony i poczuć, jak rower skręca, ok? Bo wtedy robisz tego whipa skręceniem kierownicy i powrotem, a nie takie wyciągnięcie do boku. Teraz przejdziemy sobie do robienia manuala. Za wcześnie! Joho! Ale manualik już sztosik. No właśnie, skok. Ogólnie bardzo spoko chłopaki na BMX-ach. Szacun ze skilla. I na kaski. I kaski, tak, oczywiście. Posłuchajcie, bo mamy dwa sposoby wyjścia z manuala. Pierwszy, odskoczenie. Ok? Żeby nie robić odskoczenia, tylko starać się włożyć przednie koło. Okay? No to żeby sobie zrobić jakieś wyzwanie, to żeby nie odskakiwać, tylko położyć przednie koło. Dobra? A, dobrze! Bardzo ładnie. Dobrze! Dobrze! I odskoczenie było. O! Lepiej! Dużo lepiej! A! A! Jo! Ale wygiął, jaram się. Pyk! Dobrze i jeszcze jeden. Tak! No! Dobra, dalej! Git! Do prędkości! Jo! Jo! Jeszcze jeden! Dobrze! Lepiej, do tyłu! Lepiej! Po co ta korba? Delikatnie! O! Nie tak mocno, lekko, lekko! Dobra, jeszcze raz! Dobra! To, że na początku wychodzimy do tego manuala troszeczkę za słabo, dlatego, że mamy lekki zjazd, więc wychodząc za słabo, potem dociskając jeszcze nogami, ten rower powinien nam lekko przyspieszyć i dzięki temu nie będzie takiego motywu, że jeżeli damy go mocno od razu, to on jeszcze nam odjedzie i w tym momencie możemy gdzieś tam polecieć na plecy, czy będziemy musieli wyrzucać rower pod siebie. Każdy uśmiech, ale kozacko! Jakiś typ w różowej koszulce robi nam zdjęcia, ja bym się bał. Dobra, trenujemy. A! Jo! Jo! Dobrze! Nie prostujesz nóg. O! Dobrze! Jo! Dobrze, super ruch, tylko za wcześnie! Ale koty! Aj! Dobrze! Mega, mega, mega! Manual! Do tyłu! O! Teraz chciałbym zobaczyć nose bonka albo nose manual. Jeszcze z tego. Dobrze kombinujesz! Dobrze! Ładnie! Dobrze! Do przodu! O! No, dobrze kombinowałeś, tylko wcześniej wsadzić trzeba przednie koło, ale to jest to. O! O! Dobrze kombinował. Do przodu. Dobrze było. Jo! No, a nie ma być, bo jest ostatnie zadanie dzisiaj. They see me biegi. No. Prawie. Nice. A. Ściąłeś znowu, nie wykorzystałeś bandy, ale ładnie. Nie ma idealnego. O! No! Widzisz od razu! Dobra, panowie, będziemy kończyć, bo rozstawiamy ściganki. Szacun. Fajnie. Fajnie. Fajnie, fajnie. Pyk.
Bardzo spoko, bardzo spoko. Gdzie tam to wszyscy, co brali udział? Wszyscy. Dobra, tak wyglądała część szkoleniowa. Przejdziemy do wyścigu. Troszeczkę jest zimno, bo już koniec dnia. Lecimy właśnie ze ścigańczkami. Kolega właśnie dojeżdża pętlę. Jaki czas? Myślę, że będzie około 29. 33-47! 36-47. No ale ważne, że wystartował. To się liczy. Szanuję. Teraz nie ma żartów, bo jedzie Janek. Karol miał wcześniej 25-33. No i poleciał Piotrek po złoto. A najtrudniejszy przeskok. Jest płynny przejazd. No i zobaczymy, czy pościna tutaj zakręty, jak on to zrobi. Ciap, ciap, ciap. 24-36. Bardzo ładnie. 24-36. Kończymy przygodę w Bełchatowie. Nagrodziliśmy zwycięzców, przeprowadziliśmy szkolenia. To był trzeci przystanek Pump Tour z Dartmoor Bikes. Ja się bawiłem bardzo fajnie. Myślę, że też się bawili bardzo fajnie. Idziemy jeszcze sobie zobaczyć Bowla tutaj obok. Jutro Łódź. Jesteśmy na skateparku w Bełchatowie. Bardzo smutno się ogląda takie palki, jak tam na przykład w oddali możecie zobaczyć, albo rock gardeny na skateparku. Tak to wygląda, bowl strasznie ciężki, pewnie, znaczy jesteśmy leszczami, to jest inna sprawa, ale no ciężki, ciężki, nie jest lightowy, tylko jest naprawdę zaawansowany i pewnie bardzo mało osób z tego korzysta, ale musiałem tu przyjechać i zrobić salto w tym miejscu, bo robiłem tu kiedyś na BMX-ie, także... No, także kończymy to, jedziemy do Łodzi, tam wbijemy do Bobiego i tak to wygląda. I tak to wygląda.